Your friend, you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. Yeah. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w szóstym już odcinku Słodkiego flirtu Liceum Kupiden e, strajkuje. I na samym wstępie przypominam o łapkach w górę, komentarzach i subskrypcjach, bo to mega wspiera kanał i dobrze robi nas zasięgi. Także jeszcze chwila, jeszcze cztery odcinki i pojawi się nasz filtr Armin, no w końcu, co nie. E, także bez zbędnego gadania i przeciągania. Kawka w dłoń i zaczynajmy. Zapraszam. Jedna ze szkolnych par się pokłóciła, pomożesz im się pogodzić. Yy, cześć, jak leci? Mamy dla ciebie kilka wskazówek odnośnie tego odcinka. Słuchaj uważnie, tak? W tym odcinku masz szansę pomóc pogodzić się skłóconej parze. Lowometry chłopaka i dziewczyny są od siebie zależne. To znaczy, im bardziej będziesz starać się pogodzić parę, tym bardziej wskaźnik lawometru dziewczyny, dziewczyny podwyższy się. Z kolei wskaźnik lowometru chłopaka spadnie. Nie oznacza to jednak, że chłopak ci nie docenia. Okej, okay. no dobra, zrozumiałam. Ja wiem o co tu chodzi, tak, idź już sobie. No, PA byś dała. Jak się zacznie odcinek. E, czy, czy to pan jest sprzedawcą w sklepie z ubraniami? Tak, to ja nazywam się Leo. O, co pan robi w szkole. Możesz mi mówić na ty. Jestem prawie w tym samym wieku. Szukam swojej dziewczyny. Chodzi tutaj do szkoły, pokłóciliśmy się. Twoja dziewczyna, kto to? Może ją znam. Nazywa się Rosalia, znasz ją. Możemy łapieć jej powiedzieć, że jej szukam. Ja nie jestem uczniem tej szkoły, dlatego nie mam prawa wstępu do budynku, ale stoisz w tym budynku. Okej, okay, nie, ma, nie ma problemu. Spróbuję ją znaleźć. Dzięki. No problemo! I tutaj. Yy, yy, ja zrobię tak, że po prostu ja pomogę tutaj Rozali, a później kiedyś tam sobie na wolnym replayu z, zagram tą ścieżkę po prostu, gdzie jej nie pomagam, bo nie chcę sobie psuć relacji z Rozalią, pomimo, że ja wiem, że ona jest zapro zaprogramowana do tego, żeby być moją przyjaciółką. Ale po prostu podejrzewam, że bardzo bolałby mnie ten lawometr z nią na minusie, bo no spadłby potem ten lawometr, tak? Jakbyśmy jej nie pomogli Cześć, widziałeś Rosalię? Nie widziałam jej, czemu pytasz? A właśnie, jeżeli byście chcieli, to mogę nagrać po prostu ten odcinek w wolnym replayu, gdzie nie pomagamy Rozie po prostu. I też dajcie znać, czy chcielibyście, żebym dalej kontynuowała liceum, jeżeli skończę Armina. No nie wiem, na przykład z Natanielem albo z kimś innym. Mamy. Jeszcze Lisandra i Castiela do wyboru, ale Castiel mnie po prostu za bardzo. denerwuje. <grym> Więc nie wiem. Mam tego Nataniela już na uniwersytecie, to bardzo bym chciała też przyjść z nim liceum. No nie wiem, także dajcie znać, czy przejść yy, całą ścieżkę jeszcze z Natanielem może, yy, czy po prostu już dać sobie spokój i ogrywać na przykład te odcinki, gdzie nie mam wszystkich ilustracji, na wolnych replayach i wam to nagrywać. Dajcie znać w komentarzach. Dziękuję. E, nie widziałam jej, czemu pytasz. Pokłóciłaś się ze swoim chłopakiem? Daj mi znać, gdybyś się spotkał. Spoko. E -e -e. Widziałam w liceum Leo, sprzedawcy ubrani. Szukał swojej dziewczyny Rozali. Pokłócili się. Mój brat pokłócił się z Rozą? Nie wiedziałem. <laughs> Co? Leo to twój brat? Czemu aż tak to Cię zdziwiło? Przecież mają ten sam styl praktycznie. E, nie wiem, nie spodziewałam się. Rzadko się kłócą, mam nadzieję, że szybko się pogodzą. Mhm, też mam taką nadzieję. Chociaż nie wiem, y, co ja tu zrobiłam. Pewnie pogodziłam ich ze sobą, ale no ja nie chcę po prostu mieć niskiego lawometru z Rosalią, bo y, ten od, po prostu to ma też wpływ na przyszłe odcinki i. Ona też będzie potem niemiła dla nas, więc będzie długo, nie umiała nam tego wybaczyć, i w ogóle. Yy, no, także ja nie chcę tego, ja tego nie chcę. Mm -hmm. Rosalia, chodzisz ze sprzedawcą ubrań? Ja nie wierzę po prostu. Ty jesteś głupia. Tak, ale właśnie się pokłóciliśmy. Dlaczego? Właśnie cię szuka. Zawsze zachowuje dystans. Nigdy nie wiem, co myśli i co czuje. Dobija mnie to. Rozumiem, ale chyba powinna z nim pogadać. Nie, nie chcę. Zawsze mu wybaczam. Tym razem chcę, żeby udowodnił, co do mnie czuje. Okej, okay, rozumiem. Rozalia poszła sobie zapłakana. O, Boże, Rozalia, nie płacz. Hmm. Kurczę, żal mi jej. Spróbuję ich pogodzić albo, albo może dzięki temu będę mieć szansę u Leo, Wydaje się fajny. Jezus, Maria, idź! Okropny, że ona tak w ogóle myśli, żeby korzystać z okazji i podrywać chłopaka koleżanki. Fuj, Ech, wiedziałeś, że Rosalia chodzi ze sprzedawcą. Ja nie wierzę w tego że jesteś ułomna, przysięgam. Nie, po prostu ta postać. Nie wiem. Ona nie powinna chodzić do, do, do liceum, tylko dla niej powinno być osobne liceum, dla e, takich właśnie upośledzonych słów jak ona. Myśli, że mnie to interesuje? Nie. Zwykle miło było z tobą pogadać. <gadza> Dobra, zawsze do usług XD <gadza> czy nie rozmawiam, <gadza> nie rozmawiam z tobą. Przez ciebie Amber została zwieszana. Co to nie moja wina? Sama przysporzyła sobie kłopotów. Nic więcej to nie obchodzi. Gdybyś nie mieszała się w nie swoje, sprawy, to by do tego nie doszło. Idź mi stąd, mi nie denerwuj a kysz duszo nieczysta. Widziałam dziwnego chłopaka w szkole. Nazywa się Leo, przy tutaj, bo pokłócił się ze swoją dziewczyną. Serio, zastanawiam się, czy to wystarczająco interesująca nowina, żeby napisać o tym w gazetce. Bożu, kochany, weź mnie stąd! Za jaki grzech ja w to gram? Naprawdę, za co? Co ja wam takiego zrobiłam złego w życiu? Że ja w to muszę grać. Nie, błagam. No ale halo, bez kitu. Spotkałaś ją? Tak, widziałam ją. Powiedziała ci coś. Tak, mówię że nie okazuje, że jej swoich uczuć chce, żebyś zrobił pierwszy krok. Wzdia... Nie za bardzo znam się na tych sprawach, ale bardzo mi na niej zależy. Jesteś dziewczyną. Może masz jakiś pomysł, co mogę zrobić, żeby się z nią pogodzić? Powiem ci, jeżeli uda mi się coś wymyślić. Eee, o, widziałaś rozę. Tak, ale nie wygląda na to, żeby chciała wybaczyć Leo. Jeżeli nie, zacznij się starać. Nie, nie wiesz, jak można by pomóc Twojemu bratu? Dobrze ją znam. Na pewno coś można zrobić. Pomyśl nad tym. Super, mam nadzieję, że coś wymyślisz. Oki Doki. <laughs> Rozalia i Leo pokłócili się. Gdyby sam się pokłócił z dziewczyną, to co byś zrobił, gdybyś sam się pokłócił? Znalazłbym i. Oczywiście, bo po co rozwiązywać problemy w związku, skoro można po prostu kogo, kogoś jak śmiecia wyciepnąć do kosza i mieć po prostu spokój i iść dalej na, pol na polowanie? Bo przecież jesteś takim samcem alfą, że tobie się wszystkie do stóp kłania. Idź mnie i nie denerwuj. Nie wiem dlaczego, ale tutaj jego osobowość mnie bardzo Irytuję, gdzie w większości się śmiałam, kiedy nagrywałam e, ścieżkę z Kentinem, e, ale uff, no to już było jakiś czas temu i po prostu irytuje mnie ten typ w liceum. Dobra, no, niestety jest toksyczny. Ja nie powiem, jego teksty są naprawdę mimiczne, śmieszne i ten, ale o, po prostu nie wiem, czy się śmiać, czy po prostu płakać, bo kurty straszny czasami. O Castiel, nie denerwuj mnie. Rozumiem, kiedy, gdybyś kiedyś miał lepszy pomysł, to daj mi znać. Nie chcę jego pomysłów. Dlaczego Lisander się z kimś takim zadaje, Boże? No chociaż nie wiem, może dla Lisandra jest, wiecie, jakiś taki miły, albo no nie wiem, oni, no bliżsi są sobie niż Castiel i Słow, więc pewnie Lisander wie o nim więcej, lepiej go zna, no ale i tak. Dlaczego on tak? kogoś traktuje, żeby, żeby kimś poniewierać, nie wiem. Nie wiem. Chyba mam pomysł, ach tak? I w ogóle jeszcze taki, tutaj jest właśnie, tu jest taki, nie wiem, no nie, że promowanie, ale takie pokazanie, że taki facet, macho, który nami poniewiera i w ogóle naszą samoocenę i poczucie własnej wartości Zniża do poziomu dna i wodorostów, jest spoko? Że taki związek jest spoko? No nie. No nie, kurde. Nie, nie dajcie się tak. Nie wolno. Mm -mm. Nikt nie może tak się zachowywać wobec nikogo. Dziewczyny lubią wiersze. Nabierze jeden dla Rosali i podpiszę to do Leo. Że, że to od Leo, boże czytać, nie umiem, chyba. Tak myślisz, mam nadzieję, że to wypali. Jestem pewien, że to wypali. Możesz mi go od razu napisać? I w ogóle ja jestem pewna, że nie mam e, tego, jak to się nazywa? Nie mam ilustracji, gdzie Lisander pokazuje tatuaż, więc chcę się postarać, żeby tą ilustrację zdobyć. Jestem pewien, że to wypali. Nie, możesz mi go od razu napisać? Nie mam na czym pisać. Możesz mi przynieść jakieś kartki, długopis, a ja się zastanowię w tym czasie. Czy jesteś w szkole? Nie masz rzeczy swoich? Długopis? Jesteśmy w liceum, nie masz go przy sobie? Ja, ja nie wiem, gdzie zostawiłem swoje rzeczy, Lisiu! Lisiu, nie dobijaj, błagam! Ja pierdykam, ja... Nie, no po prostu mnie rozbroiłeś teraz na łopatki! Boże, ja, ja też często gubię na swój telefon, nie wiem gdzie jest. Często nie wiem, gdzie są moje okulary, a mam je na przykład na nosie, nie? To, to już jest w ogóle hit. Ale żeby tak zgubić wszystkie rzeczy szkolne, to, to tak jeszcze nie było. Kiedyś poszłam bez plecaka do szkoły, ale... Nie wiem, jak to się stało, nie pytajcie mnie. Byłam ba w szóstej klasie podstawówki. Boże, to, ej, to ile lat temu to było? O, jesteś stara. Masz wszystko, czego trzeba? Nie, jeszcze nie. No, przecież muszę to znaleźć. Kuźwa, skąd mam się to wziąć, typie? A więc wymyśliłeś coś? Już Ci powiedziałem, niech sobie znajdzie nową dziewczynę. Jesteś beznadziejny. <grym> tak bym mu najlepiej powiedziała. Pomnij mi, żebym nigdy więcej cię nie pytała o te sprawy. W końcu jakaś mądra uwaga. Dobra, nara, boże, ki wredny w kule. Nie mam Lysio, daj mi znaleźć. Dzięki, że chcesz mi pomóc. Wymyśliłaś coś, pracuję nad tym. Przecież nie wiem, co tu mogłoby to robić. Boże, idź już mi stąd. Nie mogę stąd czegoś wziąć. Tu, stąd. Co ja mam wziąć w ogóle? Skąd mam mu wziąć? Yy, tu też nie. Swojego mu nie możesz dać. What? Nie, nie rozumiem tego teraz, co tu się dzieje. No przecież ty masz swoje rzeczy jakieś. Czemu mu nie dasz ze swoich rzeczy? A, mam kupić. Okej, okay, dobra, a ja chodzę i szukam. Dobra, kupiłam, więc mam. A teraz go nie znajdę, nie? Bez kitu. Masz może jakiś pomysł, jak zażegnać spór między Rozalem i jej chłopakiem? Pokłócili się. Powinnaś raczej zapytać innych dziewczyn z liceum. Nie znam na tyle dobrze Rozali, żeby wiedzieć, co lubi. Hmm. Nie masz nawet najmniejszego pomysłu. Wiem, że mojej siostrze się, spodobałby się jakiś kosztowny prezent, ale nie sądzę, że to w stylu... Rozalił, tak masz rację. No boże, li, Liśio, gdzieś jest. Kupiłam ci to. Lubisz wiersze? Tak, wszyscy lubią wiersze, no nie? <grym> liściu, mam pełno rzeczy do zrobienia. Byle do weekendu, Elo, Nara. O, masz wszystko, czego trzeba, tak? Trzymaj. Wziął papier i długopis. W kilka minut wiersz był gotowy. To wygląda, jakby on to mówił w ogóle. Trzymaj, możesz go dać, Leo. Mhm, mhm. Dzięki miło z twojej strony. Miło z twojej strony, że mu pomagasz. Cieszę się, gdy spotykam dziewczyny, które nie myślą tylko o sobie. Miło mi. Poszedł sobie, ten wiersz jest naprawdę ładny. To może wypalić. Może powinnam zamienić ten wiersz na jakiś gorszy. W ten sposób Rosalia nie wybaczy. Leo. Boże. Le Masakracja. Trzymaj, możesz dać, dać ten wiersz o rozali, może to ci pomoże. Nie mogę pójść się z nią spotkać, nie jestem uczniem tej szkoły, więc nie mogę wejść do liceum. Ach, tak, to prawda. Wybacz, że cię o to proszę, ale mogłabyś być moim pośrednikiem. Pewnie dam ci jej twój wiersz, dzięki. Możesz się ze mną spotkać po tym, jak rozalia przeczyta wiersz. Nie ma problemu, będę cię informować na bieżąco. Idziemy do rozali. Miałeś już dziewczynę? Wiadomo i to wiele, a co? O Boże, chcę... nie, nie, nie chcę być. Eee, przykro mi, ale nie jesteś na liście moich kandydatów. Na Twojej liście biegasz za wszystkim, co się rusza? Tak, dokładnie to to miałam na myśli. Idź mi stąd. Wiesz, co? wiersz, co u ciebie słychać? Wiesz, co słychać, u Leo? Nie, nic nie wiem. Pewnie nabiłaś się z naszej kłótni. Hmm. Jestem pewna, że wszystko się ułoży. Mam nadzieję, że masz rację. No ale mam wiersz dla ciebie, ty piaro Chcesz się ustawić? Nie. Nie, jakbyś może zmienił swoje usposobienie, chociaż drobinkę to może. Mam coś dla Ciebie od Leo. Napisał Ci wiersz. Czyta wiersz. No i, podoba Ci się? To piękny wiersz, ale jestem pewna, że ktoś mu pomógł. Znam go, sam by tego nie napisał. Może zmienił swoje przyzwyczajenia, żebyś mu wybaczyła? Nie, nie sądzę. Nie udało się. Idź te powiedzieć o tym Leo. Chcesz się ustawić w kolejkę? Nie, dzięki. Nara! dobra, już przestanę narzekać na tego Castiella i po prostu em, no, już znacie moje zdanie na jego temat w liceum więc teraz postaram się żeby po prostu te dyskusje z nim były jak najbardziej śmieszne bo nic innego z tym zrobić nie mogę niestety, dobra, sprawdzam o, okej okay. a więc pod, podobał jej się wiersz nie, nie udało się, serio? to dziwne, Leo musi być zawiedziony mhm Rosalia otrzymała twój wiersz. No i co powiedziała? Podobał jej się wiersz, ale domyśla się, że, domyśla się, że to nie tego napisałeś. Ech, myślałam, że to wypali, trzeba będzie wymyślić coś nowego. Dalej, chcesz mi pomóc? Tak, zobaczę, co da się zrobić. Mm -hmm, mm -hmm. Znajdź pomysł, aby pogodzić Rosalię i Leo znowu. Dobra, nie wiem. Serio, to mi, że mi pomagasz, tak też jestem z siebie dumna, idę. Cały dzień widzę, jak biegasz w tą i z powrotem, mała, przestań do mnie mówić mała, ja tego nienawidzę po prostu! I obojętnie, czy to mówi do mnie postać 2D, czy ktoś z ulicy. Dalej myślę, co zrobić. No fajnie, Boże, Ci mi trudzi dupę. E, dajcie mi pomyśleć, o ile ona myśli. Nie, nie chcę. Cassie, idź mi stąd. Wiem, kto mógłby się ustawić w tej kolejce. Amber, w sumie tu miałeś już dziewczynę. Ja, tak, ale to nieważne. Hm. Reli? Rozumiem. <grym> Jak to? W każdym razie nie powinno ci to interesować. Nie rozumiem nawet, dlaczego zadałeś mi takie pytania. Ja też nie rozumiem. <grym> ale to gra. To, to słodki flirt. Tego się nie da rozumieć. Naprawdę. Dobra, no weźcie się. Z... Co ja mam zrobić? Dobra, to może. Znajdź pomysł. No. Jakby znalazła Lisia, to może bym coś wymyśliła razem z nim. Słyszałam, że podobnie dyrekcja przygotowuje coś dla uczniów. Gdybyś coś wiedziała, to mi powiedz. No okej, okay, już się rozpędzam. Coś mam kupić? dobra. Hmm. Nie wiem, poszłam na bazę, ale była tam jakaś ta siemka. Pewnie do kwiatów. Jakaś do kwiatków. No widzicie, no tu. Ja popiętykam. Ach. Mam pełne rzeczy do zrobienia. Przyjdź później, ale Alecham. <ścoughs> Czemu nie ma Lisandra w ogóle? Castiel, spadaj, to teraz Ty za mną łazisz i pieprzysz mi głupoty. Czy coś się zacięło? Czy ja coś tu innego powinnam zrobić? Jeszcze? Mam tą, mam tą wstążkę do bukietu, więc chyba bukiet muszę zrobić. No i ile ja tu miałam łasić Kwiaty, to jest dobry pomysł. Można uzbierać bukiet dla Rosali. Wszystkie dziewczyny lubią kwiaty. Ja zrób ten bukiet i mnie ten Elwój. w wstążkę, wróć do, klu, do klubu ogrodników. Mam pewien pomysł. Okej, okay, jeszcze tylko wstążka i efekt murowany. Muszę zanieść bukiet Leo. Mhm. Mm a więc trzymaj, uzbieram bukiet kwiatów dla Rozali, Jestem pewna, że jej się spodoba. Dzięki, mam nadzieję, że to doceni. Przykro mi, że każę Ci tak biegać w to mi z powrotem. Na pewno, zwykle będę Ci informować na bieżąco. Daj mm -hmm, mm -hmm. bukiety Rozali, Spadaj na drzewo. Mam coś jeszcze dla Ciebie, odleło. Dajesz bukiet kwiatów Rozali. Och, jakie piękne. Podziękuj młode mnie. Na pewno to zrobi. Super, jest zadowolona. Mm -hmm. No to super, Ransio. A więc odnośnie bukietu Dałaś jej bukiet? Tak, kwiaty bardzo jej się Podobały Poprosiła mnie, żebym ci podziękowała Dzięki, mam nadzieję, że do mnie wróci Jesteś dziewczyną, może wy cię wysłucha Jeśli spróbujesz z nią pogadać Tak, może spróbujesz z nią pogadać uh -huh. Mruczy Brau. Wszystko w porządku Pewnie, że tak wygląda, jakby było coś nie tak prawda? Mam dosyć, bym mu nie powiedziała To on wiecznie problem Kasia, wspaniały chłopak to tylko jaki uprzejmy Pękły mi dwie struny w gitarze. I co to zmienia, że ja o tym powiedziałem? Bardzo, że kupisz nowe. Świetny pomysł. Szkoda tylko, że nie mam już kasy, żeby za nie zapłacić. Dobra, kupić te struny. No to niczego cię nie zmuszam, Ja mam nadzieję. Znowu idziemy na bazar. Na no najdroższą mu kupie masz. Znaj moją łaskę. Poszedł sobie, a nie zapomniał go zapytać, jakich strun potrzebuje. Dobra, już mu kupiłaś te struny. Trzymaj struny. Dzięki, jaką markę wybrałaś. Najlepszą. Kupiłam struny marki Butterfly Quality. Hmm, nawet się udało wybrać dobrą firmę. Chyba nie jesteś aż taka głupia. Bierz te struny i wypieprzaj, bo naprawdę ci, krzywdę ci zrobię. Może dla odmiany powiedziałbyś dziękuję. Ta, dziękuję. Taki rumieniec, nie ma za co, Elo. Teraz muszę. Hej, jak tam sprawy są między tobą i twoją siostrą? <laughs> nie jest dobrze. Amber z gotowała mi nie w domu, gdy tylko została zawieszona. to jest to, na co zasłużyła? Przykro mnie bardzo, to prawda, ale sama musisz przyznać, że miała powody, żeby się na mnie wkurzyć. To prawda, ale też miałaś niezły powód, żeby tak postąpić. Takich hać. <laughs> o, może jest taki głupi czas teraz. Wszystkie pyłki latają i w ogóle wszystko. To mnie wykończy normalnie. To nic nie zmienia, ono nie myśli w ten sposób. Widać, że nieźle go to przybiło. Zastanawiam się, co mogę zrobić, żeby poprawić mu humor. Nie wiem. Wymyślił coś, żeby pocieszyć się Taniela. Nie za bardzo wiem, co mu powiedzieć. Dlaczego ona w tym odcinku chodzi i wszystkich pociesza? Dlaczego? Ja tego nie czaję. Co? Czemu? Mila, jak leci. Ja okej, okay, ale Nataniel raczej nie za dobrze, co się stało. Z tego co wiem, to się go w do terapii. Biedak musi czuć się samotny. Nie wiesz, jak mogłabym mu go pocieszyć? Hm, nie wiem, czy wiesz, że lubi koty. No ale nie kupię mu kota. <laughs> Pewnie, że nie, ale na pewno spodobałby mu, się, spodobałby mu się jakiś gadżet w kształcie kota. Na przykład coś ręcznej roboty. Może mała maskotka. Tak świetny pomysł. Mam tylko nadzieję, że lubi takie rzeczy. Hm. No, przydałaś się na coś, Melanio Kup materiał i przybory do szycia Okej, okay. mam nadzieję, że razem mi wybaczy Żeby się martwić, okej okay. Czyli znowu muszę iść i kupić Nie, nie wierzę, że ja tu musiałam kupić wszystko Naprawdę Pierdziele, nie, nie wierzę w to e, dobra Nie wiesz, czy może, czy Rozalia i mój brat się pogodzi? Nie, jeszcze nie Nudź mnie to już ja też już zaczynam mieć dosyć tej historii. Ale i tak im pomagasz, miło z twojej strony. Ja. Wiem. <ścoughs> Uch, Boże. Wioletto umieszczyć? Tak, lubię to. Lubię dziurę w spodnie. <śmany> Nie, ale potrzebuję pomocy Chcę uszyć maskotkę w kształcie kota Maskotka w kształcie kota Super, myślę, że mogę Ci pomóc O, jesteś jego kochana Świetnie, od czego zaczynamy? Może pójdziemy do klasy, będzie nam wygodniej Jeśli siądziemy w ławce, idziemy z Violettą <laughs> Umiesz trochę szyć w ogóle? Tylko trochę, ale na pewno nie umiemy zrobić maskotki Najpierw zrobimy projekt A potem zaczniemy szyć, okej okay. Violetta naszkicowała szablon i przygotowała materiał Potem zaczęłyśmy szyć Chyba że zajdzie nam się Jestem trochę czasu. Uh -huh. jestem, nie jestem specjalistką, ale powinna ci się spodobać. Dzięki, wielkie, jest super. To dla ciebie? Nie, chcę ją komuś podarować. Jeszcze raz dzięki. <laughs> Okej, okay, dobra, będzie tu. Nie, idź, też chciałabym. Dosyć kup. Idź mi stąd. Nie denerwuj. Naprawdę, jak będą jakieś takie bez sensu te dialogi, bez w ogóle. Po prostu będę, będę przyklikiwać to, co nie jest nieistotne po prostu. E, euch. <laughs> Nataniel, no potrzebujesz, potrzebujesz pomocy, nie? Ale w sumie to mam, nadzieje, <laughs> mam nadzieję, że mu się spodoba. Chłopcy nie za bardzo lubią maskotki. Ostatnio nie byłeś w zbyt dobrej formie, więc zrobiłam dla ciebie maskotkę, w sumie to Violetta zrobiła, nie ty kłamczucho. Kot super, chociaż tyle, skoro nie mogę mieć prawdziwego kota. Dziękuję bardzo. <laughs> tak, ostatnio nie byłeś w, do w zbyt dobrym humorze. Zauważyłaś to, przykro mi, że się niepokoiłaś. Teraz jest już lepiej. Jeszcze raz dzięki. Wygląda na naprawdę zadowolonego. Mhm. Chcę porozmawiać z Leo, brakuje mi go, ale zgubiłam pierścionek, który mi podarował. Nie chcę z nim rozmawiać bez pierścionka. Nie chcę, żeby wiedział, że go zgubiłam. Hmm. Podarował ci pierścionek? No i co z tego, bo nie czaję? Mo e możesz mi pomóc go szukać. Nie pomagasz, pomagasz. Dzięki, mam nadzieję, że razem uda nam się go odnaleźć. Super. E twoje rodzice to gliny? Nie, dlaczego? Nie wiem, może dlatego, że cały czas zadajesz dużo pytań. Myślałam, że może to dlatego, że cały czas prowadzisz jakieś dochodzenia. Haha, <laughs> ha, będziesz się śmiać. Właśnie szukam pierścionka. Nie znalazłeś go może przez przypadek? Haha, ha, przykro mi, nie szukam pierścionków. <laughs> Szkoda, coś się błyska. O, znalazłam. Z białego złota. O, e, to na bogato i gustawy Nie widzę. Nie mogę go znaleźć. Nie masz pomysłu, gdzie mogłaś go zakupić? Nie, w ogóle. Może kupisz drugi, taki sam? widziałam że można go kupić u jubilera, ale jest za drogi Wydałam wszystkie swoje pieniądze na buty <grym> O Boże, nie, dlaczego? Ją ja pokazują jako taką stereotypową babę, że ona kocha buty I nawet, kuźwa, ostatnie pieniądze wydano buty, a nie na chleb, na przykład Serio, jest aż taki drogi? Sama sprawdzę i będę dalej szukać w szkole No przecież znalazłam go już Ach, znalazłeś go? Tak, znalazłam go Ci wielkie dzięki, wybacz mi, ale pięknie się spotkać z Leo. Pobiegła. Dzień, z Dzień bez Amber, przynajmniej mogłam od niej trochę odpocząć. Hmm, ciekawe, czy Leo i Rozmaj w końcu się pogodzili. Mila, poczekaj, szukałam cię, tak? Pogodziłam się z Leo, dziękuję. To dzięki Tobie. Nie ma za co cieszę się Waszym szczęściem. W ramach podziękowań mogę. Dać ci zdjęcie chłopaka, który ci się podoba, ale ja bym chciała zdjęcia Armina. No, robią chłopakom w szkole zdjęcia, sukrycia, żeby je potem sprzedawać dziewczynom, ale od jakiegoś czasu przestałam to robić i nie wracaj do tego. Rozumiem, nie, nie rozumiem. Zostało mi po jednym zdjęciu, które chcesz, a ja sprawdzę, które mam, ok? Mamy zdjęcie Nataniela, więc wezmę Lisandra. Serio? To Lisander jest w twoim typiem? Nie. Trzymaj podczas koncertów. Jest bardziej ekspresywny. Mi tylko się podobają jego oczy. W sensie, no i jest cały ładny. Nie, nie tutaj na tym, tej ilustracji, bo ona potrzebuje odświeżenia. <trym>, ale ogólnie podoba mi się to, że on ma mm, dwoje innych oczu. Fajnie. A więc nie zawsze ukrywa się przed światem. To prawda, że gdy śpiewa jest bardziej energiczny Lisander. To prawdziwy paradoks. Och, mogę dać ci coś jeszcze. Mam dzieła, które Leo mi podarował, ale mi nie pasują. Myślę, że na tobie będą dobrze leżeć. Otrzymałeś sukienkę Rosalia. O, fajnie. Koniec odcinka. <laughs> Bra historia. Boże, nudna. Ilustracja. No, aż być. Strój z odcinka. To jest ta sama Rozalia na sobie. Damy czwóreczkę. Moment z filtrem nie ma. Działanie gry. Tak. Znajdziecie, czy chcecie, wolny replay tego odcinka, gdzie po prostu nie pomagamy rozali. Eee, no i to by było na tyle. Byle do dziesiątego odcinka. Nie martwcie się, będzie niedługo. Także dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że miło Wam się oglądało. Eee, przypominam jeszcze o łapkach, komentarzach i subskrypcjach, bo wiecie, że to bardzo dobrze robi na zasięgi. Eee, no i tyle ode mnie. Także do następnego odcinka, trzymajcie się ciepło, pa pa!